Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak podał się do dymisji. To efekt publikacji portalu Onet o rzekomej akcji dyskredytowania sędziów sprzeciwiających się reformie sądownictwa. Łukasz Piebiak zaprzecza całej sprawie i zapowiada pozew przeciwko Onetowi. Artykuł dotyczący akcji dyskredytowania niektórych sędziów ukazał się wczoraj na portalu Onet należącym do niemiecko-szwajcarskiego koncernu medialnego. Autorka tekstu opisuje działania kobiety o imieniu Emilia, która miała anonimowo rozsyłać do mediów i przedstawicieli sądownictwa kompromitujące materiały na temat sędziów, którzy sprzeciwiali się reformie wymiaru sprawiedliwości. Onet twierdzi, że kobieta była w kontakcie z Łukaszem Piebiakiem i wszystko robiła za jego zgodą. Wiceminister miał jej też przekazać prywatne adresy sędziów ze Stowarzyszenia Justicja, aby mogła wysłać im materiały na sędziego Krystiana Markiewicza, prezesa stowarzyszenia. Wiceminister Sprawiedliwości, urzędujący sędzia, łamie prawo po to, żeby hejterom dać informacje na temat adresów prywatnych sędziów, którzy przeciwstawiają się demolce polskiego sądownictwa. Opozycja od rana domagała się natychmiastowej dymisji Łukasza Piebiaka. Do sprawy odniósł się też Donald Tusk. Oni są ministrami sprawiedliwości właśnie dlatego, że są do tego zdolni, a nie mimo tego. A tyle było krzyku, kiedy mówiłem o współczesnych bolszewikach. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do resortu sprawiedliwości o wyjaśnienia. Na pewno trzeba zawsze wysłuchać dwóch stron. Łukasz Piebiak już wczoraj oddał się do dyspozycji ministra sprawiedliwości. Dziś wrócił do Polski z zagranicznego urlopu i złożył wyjaśnienia Zbigniewowi Ziobrze. Szef resortu sprawiedliwości poprosił go o złożenie rezygnacji. Łukasz Piebiak to zrobił. Przyjmę dymisję pana ministra Piebiaka. I sądzę, że to kończy tę sprawę. W specjalnym oświadczeniu Łukasz Piebiak podkreślił, że rezygnacja wynika z poczucia odpowiedzialności za powodzenie reform, które prowadził. Ma chronić sprawę, której służę, a nie dawać satysfakcji oszczercom ich kłamstw. Dowiodę przed sądem. Nie chcę, aby wysuwane pod moim adresem oszczerstwa stały się pretekstem do ataków na zmiany w sądownictwie, na które czekały miliony Polaków. Łukasz Piebiak wniósł do sądu pozew przeciwko Onetowi, który jego zdaniem rozpowszechnia pomówienia oparte na relacjach niewiarygodnej osoby. Wykonał ogromną pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, mocno się zaangażował w cały proces reform, który był związany z sądownictwem. Mówi Krzysztof Michałkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, dodaje jednak, że dymisja wiceministra Piebiaka to dobra decyzja. Kampania wyborcza jest trudnym okresem, nie chcemy dawać pretekstów opozycji, dlatego każda sprawa musi być wyjaśniona. SLD złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra Piebiaka polegające na nielegalnym przetwarzaniu danych osobowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowanie w tej sprawie. Analizuje ją również Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odejście z resortu Łukasza Piebiaka nie satysfakcjonuje opozycji, która chce też odwołania ministra Zbigniewa Ziobry. W tym momencie powinni wszyscy być zdymisjonowani. Tak zwani internetowi hejterzy stali się ważnym elementem prowadzenia polityki. Po przegranych wyborach prezydenckich w 2015 roku Platforma miała zatrudnić co najmniej 50 osób do atakowania w sieci Prawa i Sprawiedliwości. Internetowy hejt nie jest też obcy przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji wielu sędziów i prokuratorów pod pseudonimami atakuje rząd i reformę sądownictwa. Najbardziej znany jest przykład sędziego Wojciecha Łączewskiego, który myśląc, że prowadzi rozmowę z dziennikarzem Tomaszem Lisem, instruował swojego internetowego rozmówcę, jak skutecznie atakować rząd. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło objazdową kampanię wyborczą po Polsce. Wczoraj swoje listy wyborcze przedstawiła Koalicja Obywatelska. Niektórzy jej kandydaci mają jednak problemy z prawem. Do wyborów parlamentarnych pozostały niespełna 2 miesiące. Prawo i Sprawiedliwość PiS busem wyrusza na spotkanie z wyborcami, mówił w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. Ruszamy w drogę, żeby dalej słuchać Polaków, słuchać jakie są ich oczekiwania, dyskutować co jest możliwe i potwierdzać, że wiarygodność jest podstawowym znakiem firmowym polityki, podstawowym znakiem firmowym Prawa i Sprawiedliwości. To kolejny etap kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, dodaje przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Zakończyliśmy pewien etap kampanijny, taki wakacyjny, w formie pikników. Było ich kilkaset w kraju, uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób.
Premier zamierza odwiedzić każdy z 41 okręgów wyborczych do Sejmu. Objazd rozpoczął od Sochaczewa, gdzie wskazał na znaczenie zerowego podatku PIT dla młodych. Młodzi są przyszłością narodu. Oczywiście, pewnie, że są przyszłością narodu, ale chcemy, żeby byli też teraźniejszością, żeby tu i teraz młodzi mieli dla siebie dobre miejsce do życia w Polsce. W Rawie Mazowieckiej premier spotkał się z mieszkańcami na dworcu autobusowym, gdzie mówił o likwidowanych przez 20 lat połączeniach PKS. Na targowisko, do szkoły, do szpitala, do znajomych trzeba móc dojechać w tych naszych małych ojczyznach. I po to odbudowujemy połączenia PKS-owe. W Grójcu szef rządu wskazał na obniżenie podatku PIT z 18 na 17%, co zwiększy dochody polskich pracowników. W Otwocku premier odwiedził jedną z rodzin, zaś w Halinowie spotkał się z mieszkańcami w Domu Kultury. Ze swoimi kampaniami wyborczymi wciąż na dobre nie wystartowały ugrupowania opozycyjne. Wczoraj Koalicja Obywatelska przyjęła listy wyborcze do Sejmu i Senatu. Niektóre z nazwisk mogą budzić wątpliwości. W Gdańsku, Sławomir Neumann, przewodniczący klubu, poseł trzech kadencji. Zapraszam, Sławo. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji Sławomira Neumanna z funkcji przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Prokuratura bada sprawę nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych posła. Niejasne transakcje Neumanna opiewać mają na dziesiątki tysięcy złotych. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki widzi w tym celowy zabieg Platformy. Jest to ucieczka pod parasol immunitetu dla tego polityka, pewnie nie pierwsza, w tym grupowaniu nie ostatnia. Liderem listy w Piotrkowie Trybunalskim jest Cezary Grabarczyk. Przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie PO-PSL toczy się proces sądowy o nielegalne uzyskanie pozwolenia na broń. W środę akces do startu w wyborach parlamentarnych zgłosił prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Na związanym niegdyś z Platformą Obywatelską polityku ciążą zarzuty prokuratorskie. Platforma nie potwierdza jego startu z list koalicji. Na razie nie ma takiego zgłoszenia, nie ma takiej decyzji. Jak podkreśla politolog dr Paweł Momro, promowanie przez partię osób wątpliwych moralnie wpływa na wizerunek całego ugrupowania. Jeśli jakaś partia na 460 miejsc w Sejmie i 100 miejsc w Senacie ma problem ze znalezieniem kandydatów, którzy nie mają żadnych problemów wizerunkowych, czy nie mają żadnych postępowań prawnych w toku, no to należy zadać pytanie, czy to jest poważna partia. Wciąż nie wiadomo, czy opozycja zawrze porozumienie w ramach paktu senackiego. Wszystkich 100 kandydatów do Senatu zaprezentowało już Prawo i Sprawiedliwość. Dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk przestrzega przed ideologią LGBT i apeluje do rodziców, aby podpisywali oświadczenia w sprawie dodatkowych zajęć w szkołach. Apel dyrektora i założyciela Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka wpisuje się w stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Pasterze kościoła podkreślają, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach z edukacji seksualnej bez zgody rodziców. Ma to związek z planowanym finansowaniem przez samorządy dodatkowych zajęć z tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej. Zobaczcie, co dzieje się na Zachodzie, jak już zniszczyli. Czy chcemy, żeby Polskę tak zniszczyli, wasze rodziny? Chcecie? Tak tego nie mów potem. Natychmiast i działać tutaj. Popieramy bardzo mocno tych rodziców, którzy to mówią. Co mówi episkopat? Rodzice i dzieci idących do szkół. Macie te właśnie te wszystkie oświadczenia, te dokumenty. Wypisywać, żądać dobrego wychowania własnych dzieci. Pilnujcie dzieci. Pilnujcie dzieci, bo nie poznacie ich później. Na początku tego roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał kartę LGBT. Tym samym zobowiązał się do wspierania działań na rzecz osób LGBT+, tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole. Destrukcyjne działania wobec dzieci prowadzi także gdański magistrat. Realizowany jest program Zdrowe Love. To był jeden z największych sukcesów powstańców warszawskich. Po kilkunastu dniach krwawych walk zdobyli oni bronioną przez doborową jednostkę niemiecką budynek Pasty. Dokładnie 75 lat temu na gmachu Pasty zawisła biało-czerwona flaga. Armii Krajowej.
budynek Państwowej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Z tego wieżowca od pierwszych dni powstania Niemcy prowadzili intensywny ostrzał części Śródmieścia, zwłaszcza okolic Ogrodu Saskiego. Już 2 sierpnia powstańcy z batalionu Kiliński podjęli próbę zdobycia budynku. Zadanie było bardzo trudne, wspomina Stanisław Brzosko, pseudonim Socha. Ze środka plunęli Niemcy takim ogniem, że nosa nie można było wytknąć. 19 sierpnia zapadła decyzja o podpaleniu budki i wysadzeniu od strony południowej otworów, przez które będzie można dostać się do środka. Akcja się powiodła. Następnego dnia powstańcy zdobyli gmach Pasty. Zdobycie gmachu Pasty było też niezwykle ważne w tym wymiarze symbolicznym, bo na tym jednym z największych w ówczesnej Warszawie budynków zawisła biało-czerwona flaga. Polska flaga powiewała nad budynkiem Pasty do końca powstania. Zdobycie gmachu, które było dużym sukcesem, powstańcy okupili krwią. 38 poległych i 63 rannych, w tym batalionu Kiliński, 32 poległych i 49 rannych. Dziś przed budynkiem Pasty kombatanci, mieszkańcy stolicy, harcerze, władze państwowe i samorządowe oddały hołd bohaterskim powstańcom, którzy 75 lat temu w brawurowy sposób zdobyli ten ważny z punktu widzenia strategicznego gmach. Pierwszego września dzieci w Syrii dostaną szkolne plecaki z pełnym wyposażeniem. Pomoc ufundowana jest przez mieszkańców Sycowa, a dzięki działalności papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie trafią one do ogarniętego działaniami wojennymi Aleppo. Plecaki, a w nich piórniki, kredki, zeszyty i inne przybory szkolne już wkrótce trafią do dzieci w Aleppo. Tornistry zostały zebrane przez dzieci ze szkół podstawowych w Sycowie w ramach akcji Tornister dla Aleppo. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się fałszywe informacje, jakoby zebrane przedmioty nie zostały wysłane do Syrii. Podczas konferencji prasowej ksiądz profesor Waldemar Cisło zapewnił, że plecaki już wkrótce dotrą do dzieci. To są 3 palety konkretnie. 2 tygodnie temu zgłosiła się Fair Cargo, firma od pani Anny Sewery, która nam obiecała po kosztach dostarczyć te plecaki do Libanu, a z Libanu już naszym kanałem, że tak powiem, kościelnym one dotrą do dzieci. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wciąż organizuje kolejne akcje i podejmuje projekty, aby pomóc tym najbardziej poszkodowanym w Syrii. Jak zaznaczył ksiądz profesor Waldemar Cisło, temat wojny na Bliskim Wschodzie staje się nam coraz bardziej obojętny, a tam nadal giną chrześcijanie. Ludność cywilna już nie tylko w wyniku wojny, a przez brak żywności i leków walczy o życie. Dlatego organizacja od kilku lat dzięki rezerwie budżetowej i wsparciu rządu realizuje projekt leczenia Syryjczyków. I każda taka operacja jest w ten sposób udokumentowana. Oczywiście te dokumenty trzeba przetłumaczyć. One są weryfikowane przez KPRM, a później przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kolejnym pomysłem pomocy jest projekt Wakacje od Wojny. Pamiętajcie Państwo, że największymi ofiarami wojny są starcy, kobiety i dzieci. W ubiegłym roku przy wsparciu Caritas Kielc zorganizowaliśmy, czy dopłaciliśmy do obozów letnich dla dzieci, które w Syrii wyjeżdżają w góry, do klasztorów, do kościołów, tam gdzie te budynki nie były zniszczone. Pobyt takiego dziecka z opieką duszpasterską, z opieką psychologiczną, z dożywieniem właściwym, wyżywieniem dla tych dzieci, to jest 7 euro dziennie. Dzięki zebranym funduszom dzieci mogą liczyć na tydzień wakacji. Premier Wielkiej Brytanii chce renegocjować umowę brexitową i proponuje, by zastąpić w niej backstop innym alternatywnym rozwiązaniem. Boris Johnson liczy, że dzięki temu uniknie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Unijni urzędnicy nie godzą się na inne rozwiązania. Choć do Brexitu zostały nieco ponad 2 miesiące, to sytuacja w Wielkiej Brytanii nadal jest niepewna. Będziemy gotowi do opuszczenia Unii Europejskiej 31 października z umową lub bez umowy. Chcę umowy, ale musimy przygotować się na wyjście bez porozumienia.
change their position. Powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jedno jest pewne, nie zgodzi się na umowę wynegocjowaną przez jego poprzedniczkę Theresa May. Chce uniknąć tak zwanego backstopu. Wiele zależy od naszych europejskich przyjaciół. Ja mogę mieć nadzieję, że pójdą na kompromis, bo widzieli przecież, że Parlament Wielkiej Brytanii 3 razy nie zgodził się na umowę o wystąpieniu z Unii i mechanizm ochronny. To po prostu nie działa, to nie jest demokratyczne. Boris Johnson wysłał w tej sprawie list do Komisji Europejskiej oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Unia nie chce jednak renegocjować umowy o opuszczeniu wspólnoty. Backstop to ubezpieczenie mające na celu uniknięcie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną do czasu znalezienia alternatywy. Ci, którzy nie proponują realistycznych rozwiązań alternatywnych, w rzeczywistości popierają ponowne ustanowienie granicy, nawet jeśli się do tego nie przyznają. Oświadczył Donald Tusk. Komisja Europejska również nie widzi obecnie innego rozwiązania. To Brexit stwarza wyjątkowe trudności dla Irlandii. Obie strony rozpoczęły negocjacje, zobowiązując się do uniknięcia twardej granicy w Irlandii. Jedynym sposobem na wywiązanie się z tego zobowiązania jest backstop. Brytyjczycy mają obawy, że w przypadku backstopu zostaną zmuszeni do pozostania w Unii Celnej i elementach wspólnego unijnego rynku. Kolejne amerykańskie stany wprowadzają do szkół przedmiot pod nazwą Historia LGBT. Teraz głosami Partii Demokratycznej dzieci będą indoktrynowane w stanie Illinois. O ile w Polsce wciąż toczy się batalia o to, by odciąć środowiska LGBT od szkół, o tyle w Stanach Zjednoczonych jest to już powszechna praktyka. Kolejny amerykański stan wprowadza do szkół przedmiot poświęcony historii LGBT. Już wcześniej takie lekcje odbywały się w Kalifornii, New Jersey i Colorado. Teraz dodatkowo środowiska homoseksualne mają być aktywne w Illinois. Marksiści już kilkadziesiąt lat temu głosili taką zasadę, że historia to nic innego jak polityka robiona wstecz. I podobnie jest w przypadku ruchu LGBT. Też usiłują wykorzystać historię do własnych celów. Kwestią czasu jest, kiedy środowiska LGBT wejdą do szkół w stanie Maryland. Już teraz Departament Edukacji podpisał porozumienie z ruchem homoseksualnym. Środowiska LGBT mają brać udział w opracowaniu programu nauczania o ruchu homoseksualnym. Historyk dr Leszek Pietrzak tłumaczy, że to próba instrumentalizacji historii. Ja mam wielkie obawy, że za jakiś czas może się okazać, że cała historia powszechna to tak naprawdę historia narodzin i rozwoju ruchu LGBT. Że w poszczególnych epokach historycznych będziemy doszukiwali się, raczej ci zwolennicy LGBT będą się doszukiwali elementów tej ideologii, czy ludzi, którzy takowe przekonania głosili już w przeszłości. W przypadku Illinois za wprowadzeniem przedmiotu o historii homoseksualistów głosowali sami demokraci. Republikanie byli przeciw. Podjęty został argument, że takie lekcje to indoktrynacja, zwłaszcza że o ruchu LGBT mają uczyć się dzieci 5-letnie i te ze szkoły podstawowej. Podręczniki do przedmiotu mają być finansowane ze środków publicznych. Myślę, że za jakiś czas możemy się spodziewać tego, że w Polsce pojawią się historycy, którzy również będą się doszukiwali historii wszelkich śladów ideologii LGBT i będą w stanie udowadniać, że ona narodziła się już kilkaset lat temu. Środowiska homoseksualne już teraz próbują wchodzić do polskich szkół. Stąd apel Konferencji Episkopatu Polski skierowany do rodziców, by uważać na to, w jakich zajęciach biorą udział nasze dzieci. To były informacje dnia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami i życzę dobrego wieczoru. Z Panem Bogiem.